Przechodzimy też do 19. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 935, skarga na prezydenta Jacka Krakowa, a kuratoruje pan Sławomir Paszkiewicz. Pan Sławomir Paszkiewicz. Szanowni Państwo, druku numer 935, mamy skargę na pana prezydenta Jacka Krakowa w zakresie egzekwowanie nienależnych zadań skarżących opłaty za bezwzględne korzystanie z gruntu. Komisja Rewizyjna to przeanalizowała moją sprawę, uznała sprawę za niezasadną. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w sprawie druku 935? Bardzo proszę panu Marcin Radko. Państwo radni, ja mam taką ogólną pytanie, bo tutaj mamy przecież druk, jest wykreślony. Jeżeli wyjdę na stronę internetową wielu miast, to podobne projekty, po pierwsze mają na zapisie nazwisko osoby, która skarży. Jak mówisz, jest to uchwałę, więc spotykam osoby prawne. Czy są jakieś zakazy, żeby umieścić? Daję przykłady, w innych miastach jest takie zapisy, a tutaj u nas wykreślamy nazwisko. Potrzebne jest opinia prawnika czy pana radnego. Pytanie jest zasadne, jak pan radny pewnie zauważył wcześniej, było uwidoczniono jego nazwiska, natomiast w związku z tej działalnością i ze skargami po rozwiązywaniu procedury prawomocy prezydenta do spraw informacji zalecił im udział w zadaniu przez tego rodzaju. Tutaj odpowiada mi Kancelaria Rady, że był wyrok w tej sprawie dotyczący ujawniania danych osobowych. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 936, skarga na prezydenta Jacka Krakowa, pan Sławomir Paszkiewicz. Może pan to pozostanie, bo jeszcze jest skarg, ale jest to, co sobie nie podoba. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, skarga dotyczy egzekwowania nienależnych zadań skarżących sąd opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, również poprzedzając Pani Komisję Rewizyjną. Uznała skargę za niezasadną. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Druk 936. Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada była pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 października 2012 i ostateczne tego zgłoszenia poprawek na dzień 18 października 2012. Przechodzimy dalej. Szanowni Państwo, druk 937, kolejna skarga na prezydenta miasta Krakowa, ale zamiast tą osobę Paszkiewicz, proszę. Jest ciąg podobnych problemów. Ta skarga również dotyczy egzekwowania nienależnych zadań skarżących opłat za bezumowne korzystanie z gruntu. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się stwierdziła, że skarga jest nieuzasadniona. Szanowni Państwo, druk 937, czy są stanowiska radnych? Czy Państwo chcecie zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada była pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin na to poprawek na dzień 16 października 2012 godzina 15 i termin zgłoszenia poprawek na dzień 18 października godzina 15. Druk 938. Skarga na prezydenta miasta. Referent Wrocławia Paszkiewicz, proszę. Ponownie, Szanowni Państwo, jak w poprzedniej skarga dotyczy egzekwowania nienależnych zadań skarżących władze rozmowy korzystania z gruntów. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się uznała skargę dla niezasadną. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos w druku 938? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada była pierwsza w stanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek na dzień 16 października 2012 godzina 15 i termin złożenia poprawek na dzień 18 października 2012 godzina 15. Druk 939. Skarga na prezydenta miasta Krakowa, ale wyjeżdża osoba, ale też nie proszę. Dokładnie tak jak powiedziałem wcześniej, ta skarga również jest w tym samym zakresie, czyli egzekwowanie nienależnych zadań skarżących opłatę za bezumowne korzystanie z gruntu. Skarga przez Komisję Rewizyjną została uznana za niezasadną. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa ma zaraz zabrać głos? Druk 936, druk 939. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada była pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawek 16.10.2012 godzina 15, termin zgłoszenia poprawek 18.10.2012 godzina 15. Nie mam dokumentów dalej, Szanowna Pani.
Szanowni Państwo, druk 940, skarga na prezydenta miasta Krakowa. Bardzo proszę, Sławomir Kaszubicz. Szanowni Państwo, skarga dotyczy egzekwowania należnej zdaniem skarżących opłaty za dozwolone korzystanie z gruntów. Komisja Wiedzenia Wyspoznania się na skargę niezasadnie postanowiła taki powód uchwały przedstawić Wysokiej Radzie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Druk 940. Nie widzę. Szanowni Państwo, stwierdzam, że rada była pierwsze czytanie projektu. Wprowadzam termin autopoprawy na dzień 16 października z godziny 15, a ostateczny termin zgłoszenia poprawy na dzień 18 października z godziny 15. Druk 941. Skarga na prezydenta miasta Krakowa. Wypowie pan Sławomir Kaszubicz, proszę. Jest to już ostatnia z dzisiejszej sesji uchwały. W tym samym zakresie egzekwowanie niezależnej zdaniem skarżącej opłaty za dozwolone korzystanie z gruntu. Komisja postanowiła poprzednie zdanie, które przedstawił Wysokiej Radzie swoje uchwały wzięte na skarżę niezasadną. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Druk 947. Ktoś z Państwa ma ochotę? Zabierze głos? Nie widzę. Stwierdzam, że rada była pierwszym czytaniem projektu. Wprowadza termin autopoprawy na dzień 16 października godzina 15, a termin zgłoszenia poprawy na dzień 18 października godzina 15.